Tegoroczna konferencja to finał całorocznych działań kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych w mieście, głównie wśród młodzieży zabrzańskich szkół średnich. To były takie interaktywne warsztaty, poprzedzone każdorazowo wykładem. Młodzież tworzyła, młodzież dyskutowała, więc były to bardzo twórcze warsztaty. Pomysł cyklu tych spotkań jest bardzo prosty. Najważniejszą polską literaturę modernistyczną, dwudziestowieczną, po prostu trzeba czytać i trzeba ciągle odświeżać tą lekturę. Inicjatywa zrodziła się ze współpracy miasta Zabrze i Uniwersytetu Śląskiego. To, że rozmawiamy w Zabrzu o literaturze, o tej najbardziej ambitnej literaturze, to nie tylko spowoduje wzrost zainteresowania kolejnych mieszkańców tymi zagadnieniami, ale spowoduje także to, że młodzi ludzie będą chcieli iść w ślady swoich wielkich poprzedników. Mamy nadzieję wychodzić do Państwa, spotykać się i dyskutować na tematy oczywiście dotyczące literatury. Mówiąc o sprawach przy okazji literatury najważniejszych, jeśli chodzi o problematykę egzystencjalną, antropologiczną, czasami też historyczną i polityczną. Uczestnicy spotkania podjęli rozważania nad bogatą twórczością Czesława Miłosza i jej przesłań dla współczesnych. Miłosz cały czas w tej twórczości podejrzewa, że świat jest w gruncie rzeczy zły, w tym sensie, że nie unikniemy zła, które każdy z nas niesie w sobie. Natomiast w kontaktach osobistych to się gdzieś gubiło i okazywał się człowiekiem tak na życie, no jeśli to nie za dużo powiedzieć, zachłannym. A jeżeli nie zachłannym, to w każdym razie doceniającym uroki życia. Konferencje mają taki nadtytuł przed i po i wydawałoby się, że tylko pracujemy jakoś w czasie, w historii literatury, ale okazuje się, patrząc na również dzisiejszy program, w ogóle chcielibyśmy chyba uczcić poezję, chcielibyśmy w tym spotkaniu pokazać, ile do powiedzenia ma Czesław Miłosz. Nawet nie tylko warto, ale i trzeba takie spotkania organizować. I mało tego, myślę, że bardzo fajnie jest, że odbywają się to takie rzeczy, bo możemy na przykład słuchać, tak, i oglądać w Zabrzu. Warto przypomnieć, że pierwsza z zabrzańskich konferencji literackich Więzy korzenie tożsamości odbyła się w marcu 2016 roku i poświęcona była twórczości urodzonego w mieście znakomitego pisarza Horsta Eckerta Janosza.